Jacek Karnowski przegląd pracy. Proszę Państwa, to są gorące dni. Dużo się dzieje, sprawy, które będą omawiane jeszcze przez miesiące, a może i przez lata. Oczywiście konflikt w trójkącie Polska, Izrael pośrednio Stany Zjednoczone, to jest temat numer jeden. W tygodniku sieci najnowszym wydaniu bardzo dużo na ten temat obszernie. Polecam państwu artykuł Piotra Skwiecińskiego, publicysty zazwyczaj bardzo umiarkowanego, stonowanego, spokojnego, który tym razem zabiera głos jednoznacznie stwierdzając przebieg obecnego kryzysu, wskazuje na to, że druga strona, czyli Izrael i potężne siły w żydowskiej diasporze nie chcą żadnego kompromisu, bodaj jego pozoru. Odwrotnie, ich świadomie przyjętym celem jest maksymalne upokorzenie Polski. Dowodzi tego cała sekwencja wydarzeń. Tak stwierdza Piotr Skwieciński. Kiedy partnerzy będą już wiedzieli, że próba rzucenia nas na kolana się nie udała. Można, moim zdaniem, nawet należy dokonać w ustawie daleko idących zmian. Proszę Państwa, wydaje się, że ten scenariusz jest realizowany, bo mamy podpis prezydenta, który jest sygnałem mówiącym jednoznacznie: Polska nie podda się w tej sprawie, nie ulegnie oskarżeniu związanemu. Z polskimi obozami śmierci, z tak zwanymi polskimi obozami śmierci, nie przyjmie tego arcykłamstwa, nie zgodzi się na jego funkcjonowanie. O tym mówił Jarosław Kaczyński, o tym mówił premier Morawiecki, o tym mówi wicepremier Szydło, o tym mówił prezydent. Oczywiście decyzja prezydenta jest szeroko omawiana, choć brakuje mi w dzisiejszej prasie jakiejś jednoznaczności tej oceny. Raczej przyjęto to do wiadomości. Rzeczpospolita, pre, ustawa o IPN przyjęta, prezydent liczy na dialog. Ale to są wszystko takie dziwne konstrukcje, bo jednocześnie jako główny komentator w Rzeczpospolitej i ponoć najbardziej poważnej polskiej gazecie występuje, proszę państwa, były premier Włodzimierz Cimoszewicz, postkomunista który zawsze stroi takie szlachetne miny. To była cała taka formacja kulturowa komunistów i postkomunistów strojących szlachetne miny. Teraz prezentują się jako ludzie światli na tle rzekomo oszalałego narodu. Tu są zarzuty, oczywiście typu Kaczyński buduje na ignorancji. No oczywiście, jak wiadomo, najświetlejsza była Unia Wolności i Reformatorskie skrzydło Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, no to była najlepsza prawda krew narodu, tutaj, tutaj sama, sama światłość. Kijów uczy Warszawę demokracji. To również Rzeczpospolita. Ukraińska Rada Najwyższa krytykuje ustawę IP i sugeruje, że Polska neguje Holokaust. No cóż, Ukraino, cóż, Ukraino? Ucz dalej nas, pouczaj nas dalej, śmielej, śmielej, można powiedzieć. Śmielej, śmielej. Niestety to się źle dla Ukrainy wszystko skończy. Skoro nie chcą sojuszu z Polską, cóż, cóż zrobić? W Rzeczpospolitej. Nie ma na pierwszej stronie tematu ustawy, przepraszam, wyborczej. To jest bardzo ciekawe. Gazeta Wyborcza. Która przecież tematami żydowskimi, Holokaustem bardzo się interesuje, w ostatnich dniach nie eksponuje tego na pierwszej stronie. Warto na to zwrócić uwagę. Ona tu nie chce być na pierwszej linii. Mamy raczej gaszenie tematu na, na czołówce. A czołówka, pierwsza strona, to jest zawsze w pewien sposób kredo gazety. Mamy za to zazwyczaj ostre komentarze. I tutaj podobnie ustawa niegodna Polski, Paweł Wroński. Stoimy przed groźbą zniszczenia dobrych relacji polsko-żydowskich, o które zabiegały pokolenia rozumnych Polaków, w tym prezydent Lech Kaczyński, Bartoszewski. Co gorsze, o interpretacji historii będzie decydował prokurator. No niesamowite, prokurator. To jest typowa taka opowieść, właśnie wszystko sprowadzone do absurdu, groteskowo wyolbrzymione, nieuczciwie potraktowane. Bardzo ciekawe jest to, że, że mało się mówi o tym, że jeżeli mamy dialog, jeżeli mamy partnerstwo, sojusz, to również strona izraelska powinna to cenić. A tu nie bardzo widać, by ceniła niestety, niestety proszę państwa, to, to zachowanie pani ambasador, te wypowiedzi, ta eskalacja, to nieliczenie się z naszą wrażliwością, z prawdą historyczną, no to są rzeczy, rzeczy po prostu smutne. Jeszcze tylko cytat dnia w Gazecie Wyborczej. Jan Olszewski ustawa o IPN to bubel prawny, w praktyce jest nie do zastosowania. Jan Olszewski krytykuje tę ustawę wyborczą. Wybija to na plan pierwszy. No to może przeprosicie za obalenie rządu rządu Jana Olszewskiego, skoro Jan Olszewski jest mm, dla was tak ważny i, i go przywołujecie. Nie traktować instrumentalnie tego typu ludzi. Albo słuchać, albo nie słuchać. Proszę państwa, teraz kolejny gość. Naprawdę ważna rozmowa.